dzień pierwszy, dotarliśmy tutaj do Mikołajek. Sebastian jest napierdolony. Tak, właśnie przeprowadzałem pierwszy wywiad. Czekajcie, mam tu jest widok w tle. Ja mam włosy źle zrobione. Karolina, co myślisz o podróży do tej pory? Fantastycznie. Co myślisz o kanapkach Karoliny? Polecam tego Allegrowicza. Nigdy w życiu nie jadłem tak zajebistych kanapek. No zwłaszcza na kaca. Na jeba. Karolina ma poważny problem. Ciągle siedzi w telefonie. Całą drogę siedziała. I teraz nadal siedzi. Patrzcie. Widzicie? Jak Japonka jakaś. Tutaj szef Piotrek. Piotrek, jak wrażenia po przyjeździe? Rewelacyjnie. Jestem kurwa nakręcony na odpoczynek. Rejniszczy. Życzę dziennik prowadzę, to powiedzcie, jak się czujecie. Karolina została nagrana. A ty, Ala, co masz? Karolina, jak się podoba w środku? Spoko. Zajebiście. Zostało wytypowane, Rafał, że mieszkacie z Sebastianem. Spoko. Macie najlepsze łóżko dla zakochanych nowożeńców. O, tak buziaczka, no mo. Możesz prowadzić dokumentację i udzielać wywiadu do kamerki. O, tutaj Ala się bawi telefonem, aparatem. Telefonem się bawi. Ty mów coś. Sorry, no. Bo to później Krysia? Co to się wyprawia? Co to się wyprawia, dziewczyny? Oglądamy celulit na moich nogach. Jaki celulit? To jest tam, co u mnie. O, ja pierdzielę. Opalona na murzynkę. Opalona na murzynkę. To nie zaczęło się od co tam? Był od ciebie promyk, focha, słonko. Chyba chciałem cię w sobie rozkochać. Założyłaś tą fajną sukienkę z odkrytymi plecami. Myślałem, że jesteś inna po tych fotach. Myślałem, to całkiem sporo jak na obi poka. Rozgościłem już się w twoich progach. Byłem na ryneczku po owoce, czekam aż mi... Miłość, miłość Zakopanem. Polewamy się szampanem. Ale my jesteśmy na Mazurach. Założyłaś tą fajną sukienkę z odkrytymi plecami. Myślałem, że jesteś inna po tych fotach. Myślałem, to całkiem sporo jak na obi poka. Rozgościłem już się w twoich progach. Byłem na ryneczku po owoce, czekam aż mi zrobisz sorbet now. Choć kuszą fanki lodem, ale niby która z nich mi zrobi grzanki z miodem. Tak mnie kręcisz, jesteś papilotem. Napatrzyłem się już na te wakacyjne foty innych, teraz my bukujemy tani hotel, albo pożyczmy tego kampera i ruszajmy w drogę bez pytania. I się podrywamy codziennie, nie myjamy się wzrokiem, za to szybko nam miną miesiące dwa. Polećmy za miasto, nie pytaj mnie dokąd, byle gdzie. Koguty zatańczą, szkoda przespać taki dzień. Mamy się na własność i swoje szpony mi wbijasz w grzbiet. Zostawiłeś paskrą. Drap, mazuj, miziaj mnie, drap, mazuj, miziaj mnie. Ja, twoje teflonowe plecy, moje widelcowe palce i niedziałające diety, nasze olać robotory ważne. Chcemy się wyłącznie cieszyć, ale słońce grzeje, więc mam czapę. Twoje towarzystwo biorę w zeszyt, może kiedyś się je płacę. Tym razem prowadzi Sepciuś. Dokładnie. Tu Karolina, która się wyspała podobno. Sponsorem dzisiejszej wycieczki jest firma GrafPoint ze Zgierza. Tak, a oto jej reprezentant, przedstawiciel i właściciel oraz główny pracownik Sebastian Knera. Panowie, krótka piłeczka, co tu się odpierdala? Piotrze. Ja wiem, nie przy dzieciach właśnie. Proszę, co tu się tutaj pokazuje? Proszę bardzo, pokój Sepciusia, Rafciusia. Pięknie wysprzątane, odkurzone, nie? Pokój Piotra i Jali. Skarpety na glebie, no chlew. Tak, pokój dziewczyn. O, może być, no może być, poza tym, że tu jest rozpierdol totalny. Sepciuś, Rafciuś wygrywają. Polećmy za miasto, nie pytaj mnie dokąd, byle gdzie. Koguty zatańczą, szkoda przespać taki dzień. Mamy się na własność i swoje szpony mi wbijasz w grzbiet. Zostawiłeś was grą. Drap, mazuj, miziaj mnie, drap, mazuj, miziaj mnie. Ja, twoje teflonowe plecy, moje widelcowe palce i niedziałające diety,
Nasze olać to, bo to nieważne. Chcemy się wyłącznie cieszyć, ale słońce grzeje, więc mam czapę. Moje towarzystwo biorę w zeszyt. Może kiedyś się wypłacę. A wszystko to, bo ciebie kocham. I nie wiem, jak bez ciebie mógłbym żyć. Oje! Kolo tutaj ładnie gnie cebulkę, ogląda film, nie? Ogórka, hej, tak odpowiedziałem. Dyskusja. No proszę bardzo. Dobra. Skarbowany. Dziewczyny to mają pewne dysputy. Przydać się nam. Ja odbieram. Ale bez warnata jest. Kolejny film z dokumentacja z majówki i ten ekspres jest zapięty dzięki masz dzięki pomocy Marty, dziękuję. Masz czego wy się śmiejecie? No bo jest 8 rano. My już od 3 godzin na nogach. Od jakich 3? 8 jest. A która jest? 10. No dobra, to jest 10, my jesteśmy od 5 godzin na nogach. Obciąża. Sumujemy, pierwsza próba nieudana. Piotrek usiadł, ja wyszedłem. Kolejny wpis do dziennika pokładowego. Zostaliśmy obudzeni przez część ekipy o 4:40 tylko po to, żeby oglądać ten mistyczny, nieznany nikomu żywioł, jakim jest wschód. Tutaj na jeziorku widzimy mgłę. Jest bardzo prawdopodobne, że za chwilę. Tak, na szczęście. Skoczą zombie. Jesteśmy. Rydolą wszystko. Tak. Na szczęście jesteśmy nadziei, że pojawi się wschód i to mógłby rozpierdolić figę. Ja wiem, że jest jasno, wiem, że wszyscy myśleli, że nagle będzie ciemno, nagle. Pyk, jasno i chuj. I tam wychodzi taki. Rozjaśniający się ludek, nie? A to nie o to chodzi, chodzi o, właśnie o to chodzi, żeby tą mgłę rozpierdolić wszystko. Jak już mówiłem, to wszystko trzeba wiedzieć oczami wyobraźni. Nie tak, że owo wygotować. Chyba trzeba poczuć, tak? No. Tak to się robi. Dokładnie.
Zobaczymy, co z tego będzie. To nie jest zdjęcie? To jest film, odkręć. To jest kolejna relacja z Zenitem. Co tutaj mamy? Patrzcie na reakcję. Jakby to było tylko kola, to bym szeptał bez problemu. Tak? Gaszę radę. Nie jest zwykła kola. A zwykła. Czy to jest pusta kartka? Znaczy pusta, prosta. A, to nie. Jak jest poskładane już, to nie przejdzie też przez drukarkę. Musiałaby być prosta kartka. No, bo tak to już wkręci, to już nie da rady. To już nie przejdzie. Tak. Muszę jechać na wyzwanie. Co? Ale zajebiście. Czyli co? Nie dostałeś nic? Nic. Bo tam na jakimś ulicy, Kasprzaka, coś tam. Pani Sebastian wybrał pan w Totka. Ale kurwa, jakim cudem, jak... Możliwe, bo on może sobie wybrać, a nie ma się co dziwić, że sportowe auto wybrał. Ale powiedz, no właśnie, no na jakie chuj kurwa nas, jak tam z przodu też było inne, no. Trochę po złości. Sportowe auto zawsze sprawdzają. Ale wybraliśmy to.